kochani. Dzisiaj zaczynamy nasz pierwszy vlog. Dzień dzisiaj nam się zaczął dość późno, bo już jest godzina 9. Normalnie wstajemy 6-7, tak jak wstaje nam mały. Jednak postanowił wczoraj zasnąć późno i zabawiać gości do 24. No bywa i tak. Jestem właśnie z Korciem na spacerku. Mamy śliczną pogodę. No i tak myślę, co by dzisiaj porobić, no bo dzisiaj ma być ostatni dzień takiego słoneczka i chyba pojedziemy do Kampolu poglądać jakieś zwierzątka. Wiem, że są jeszcze malutkie, ale no coś trzeba porobić z tym maluszkiem naszym, żeby też wykorzystać ten czas na świeżym powietrzu. Jesteśmy już w drodze. Jedziemy właśnie do tego Kampolu, co wspominałam, oglądać zwierzątka. Tak, Dominiś? Jedziesz na zwierzątka? Jedziesz na zwierzątka? Będziesz oglądał? Tak? Gdzie jest ten Kampol? Niedaleko Czuchowa. Ten Kampol jest niedaleko Czuchowa? Jest to takie, taki otwarty plac, darmowy. Są tam różne zwierzątka i chyba, z tego co pamiętam, gokardy. Jakaś restauracja. Także jedziemy sobie tam troszkę pochodzić. Jest dzisiaj piękna pogoda, także jedziemy z tego skorzystać. Nasze maleństwo kochane, już mówi mama i baba. Mama jest bardzo dumna, tak? Tak, mówię mama i baba, tak? Bo jestem duży chłopiec. Także jedziemy dalej. No i zobaczymy się na miejscu. Gdzie on jedzie? Jedziesz, Dada? My już dotarliśmy na miejsce, wygląda to tak. Tutaj obok są właśnie gokardy, tak jak wspominałam. Jakieś tam trampoliny. I dalej będą zwierzątka. Fajnie, że nie ma ludzi. Także pozwiedzamy. Tak, Dominiś, pozwiedzasz? On ma swoją małpkę. Hipopotam. Jest hipciono. Ale malutki. Hipopotam Tosia. Wybiliśmy jak... króliczka Tosia. Jaka Tosia? Nazywa się Tosia. A nie Niunia? Tu masz ten, Ala i Paco. Tu masz no, imiona. Alpaka, no. Jesteśmy właśnie przy stanowisku kangurów. Mogę wam powiedzieć jedną taką ciekawostkę, że kangur, gdy się rodzi, ma chyba zaledwie 2 cm, wygląda jak taka mała glizda i sam się wspina po sierści matki, wchodzi do torby i tam prawidłowo dopiero się rozwija i tam spędza bardzo długi okres, dopóki nie będzie już samodzielny i dopóki nie wyjdzie z tej torby. Możecie sobie zobaczyć na YouTube, są fajne właśnie filmiki i to jest bardzo fajnie pokazane. Dzień dobry! Dzień dobry, małe kusko! Jakie ma małe różki? Dzięki! Chyba nie będzie widać tego pana pelikana. O. Tutaj mamy parę alpak i... O, idzie jedna do nas. Mam nadzieję, że nas nie zaatakuje. Spójrzcie, jaka fajna. Wielbłąd gdzieś tutaj jest. Ale śmiesznie skomli. Idziemy zobaczyć jeszcze pana wielbłąda. Mały dalej śpi. Także wycieczka mówi udana. Zwierzątka obejrzane. No nic, będzie trzeba przyjechać po raz drugi. Znaleźliśmy jeszcze tutaj pana wielbłąda. Może podejdzie. Ale chyba raczej idzie. Zoo Kampol, tak jak wspominałam. Bardzo fajne miejsce. Polecamy. W restauracji jeszcze nie byliśmy. Chociaż byliśmy kiedyś.
i jedzonko było bardzo dobre. Ceny dość spore, no ale to jest chyba normalne, jeśli chodzi o takie restauracje przydrożne. Większość zwierzątek jest pochowana. Pewnie dlatego, że jest rano lub im jest może... Chociaż nie jest aż tak gorąco. No nie wiem, jednak jest bardzo dużo pochowanych zwierzątek. Jest tutaj też jedna część specjalna dla dzieci. Z takimi wielkimi zwierzętami z epoki lodowcowej. Widziałam tam jakieś pontony, można pływać na wodzie i lać się wodą. Więc fajna atrakcja dla dzieci. Ale jest to jednak jeszcze zamknięte. Otwarcie będzie 6 czerwca, także może jeszcze raz się tutaj wybierzemy i pokażemy Wam dużo więcej. Teraz tylko tak przyjechaliśmy sobie obczaić, co i jak. No i jesteśmy. Dużo miejsca, żeby sobie usiąść spokojnie. Nie ma tłoków ani ludzi, także bardzo fajnie. Tym bardziej, że teraz trzeba zachować ostrożność. Tutaj jest kolejna restauracja. Tutaj jakaś kładka z bajorkiem. Jest tutaj troszkę hałas, ponieważ znajduje się to praktycznie przy głównej trasie. Ale to nic nie szkodzi. O, tutaj zobaczcie, jak fajnie. Można sobie samemu usiąść po kładce. Ale bajer, co? I siedzicie sobie sami. Nikt Wam nie przeszkadza. Bomba. Nawet można sobie tutaj fajnie jakieś urodziny wyprawić. I jeść się tutaj odizolowanym, że tak powiem. Staram Wam się nagrać. Tutaj ten obiekt. O, właśnie dla dzieci. Spójrzcie, tam dalej jeszcze on się ciągnie. O, widzę, że tutaj są te zwierzątka z tej epoki lodowcowej. No i powiem Wam, fajnie to wszystko wygląda. Także przyjdziemy tu, gdy będzie już otwarte. I pokażę Wam, jak to będzie wyglądało wszystko z bliska. Mój mąż postanowił się przejechać na gokardzie. Dość spory, fajny i kręty jest ten tor. Kiedyś tu jeździliśmy, może jakieś 10 lat temu. I oczywiście ja, jak to ja, stanęłam, żeby poczekać na mojego męża. A to jest zabronione na torze. I uderzył prosto we mnie. Aż się osmarkałam, a myślałam, że mi krew z nosa poleciała. Tak było? No, było. Grzesiek krzykuje się do jazdy. Trzeba było kupić kominiarkę. Za piątaka? Jestem gotowy. Ale są tutaj kulki dla dzieci. O, można sobie siedzieć, jeść i patrzeć, jak dziecko się bawi. Sala jest dość obszerna. Jest tutaj też sala rycerska. Taki fajny klimat mroczny. Spójrzcie. Fajny, całkowicie inny klimat. Jak w jakiejś grocie. Fajne toalety, można przebrać maluszka, jeżeli ktoś ma. O, jest nasz maluszek, właśnie się przebiera. Tata, nie kameruj go teraz. Mama przebiera. Maluszek ogarnięty, teraz idziemy coś zjeść.
Mały jest zadowolony, obudził się. Jest w nowym miejscu, także mu odpowiada. Wszystko go śmieszy. Dobrze, że ma dobry humorek. Bo z dziećmi to czasem ciężko. Tutaj też jest jakaś sala. Siedzące dla dzieci. Dominik czeka na obiadek. Czeka na obiadek? Kto czeka na obiadek? Się cieszy, nie? Cieszę się teraz. Powiedz mama. Powiedz tata. Mama. Tata nie mówi. Dominiczek jeszcze zje i idziemy z powrotem, nie? Mhm. Już jesteśmy w domku, właśnie wyszłam z Korcią. Praktycznie całą powrotną drogę przespałam, mały również, więc wszystko dobrze. Jesteśmy już troszkę zmęczeni, chociaż nic nie robiliśmy, jednak takie włóczenie się też męczy. Nie wiem, czy wam mówiłam, ale nasz synek niedawno skończył półroczku i zaczął mówić teraz mama i baba, więc jesteśmy bardzo z niego dumni. Na koniec filmiku podrzucę wam filmik, jak mały się popisuje i właśnie mówi mama i baba. No i proszę was o łapki w górę, o subskrypcję i zostańcie z nami. Pa! Chodź baba! Baba! Chodź mama! Jak siwko! Mama!